A, dzień dobry. Dobra, ja sobie pozwolę stanąć tutaj, żeby widzieć ekran i wiedzieć, o czym mam mówić, a też nie przekroczyć czasu. Czy ja wyszedłem od starych mediów? Nie. Czy ja od początku swojej medialnej pracy tak naprawdę funkcjonuję w internecie i czasami też używam takiego pojęcia jak media redakcyjne, więc funkcjonuję też poza mediami redakcyjnymi, czy pracuję sam. Jeśli goszczę na łamach dużych mediów redakcyjnych, czy to jest, nie wiem, Onet, czy Tygodnik Powszechny, to właśnie w formie gościa, u którego zamówiono materiał albo który wysłał swój własny materiał i zwykle też zachowuje się na tyle asertywnie, że redakcji nie pozwalam wprowadzać tam zmian, chyba że one są na tyle dobrze uzasadnione, że jestem skłonny z czegoś zrezygnować. Niezależność jest takim bardzo ważnym elementem mojej pracy, bo dzisiaj będę o tym mówił. Niezależność w redakcji w pewien sposób jest ograniczona, a zwłaszcza na początku drogi, kiedy dopiero tą pracę w tej redakcji się zaczyna. Mój jedyny redakcyjny epizod, to jak miałem lat 12, może 13, kiedy pracowałem dla miesięcznika lokalnego, Skala Powiat, nawet nie miasto, i tam relacjonowałem na przykład to, że w miejscowości Gruszki, to była taka mała miejscowość, z której ja pochodzę, obok, w środku miejscowości pojawiła się budka telefoniczna i to było wydarzenie. Redakcja wysłała reportera, żeby zrobił zdjęcie i opisał, co mieszkańcy o tym sądzą. Zapytał tych ludzi, że jest budka telefoniczna. Ja opowiem trochę o swojej pracy, a trochę o mediach w ogóle, z takiej mojej perspektywy. Więc pierwsza ważna rzecz, tak, po co w ogóle media są? Dlaczego media nazywane są czwartą władzą? Mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i na końcu media. Czasami mówimy, że to jest czwarta władza, dlatego że ma bezpośredni wpływ na pierwsze trzy władze. Jeśli prasa, media w ogóle patrzą politykom na ręce, to ci politycy zachowują się w określony sposób. Jeśli nie patrzą, na przykład selektywnie informują społeczeństwo o różnych wydarzeniach, no to ten wpływ jest wyraźny. Ale tak naprawdę to jest czwarta władza z drugiej strony, czyli jeśli mamy po jednej stronie świat polityki, czyli świat tych ludzi, którzy decydują o naszym życiu, media w środku, a po drugiej stronie społeczeństwo, to dużo ważniejszy i dużo wyraźniej jest ten wpływ na społeczeństwo, dlatego że media przez to, jaką narrację uprawiają i jak pokazują rzeczywistość, to taki obraz świata tworzą w naszych głowach. I chcę wam pokazać reklamę Guardiana z 1986 roku. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Swoją drogą, Guardian ma taki ciekawy model funkcjonowania dzisiaj, że oni próbują się utrzymać w, pewnie Kuba będzie miał więcej wiedzy, ale wydaje mi się, że to jest dość nowy i niespotykany model, czy mają fundację, fundacja zbiera środki i te środki są przyznawane na ich pracę dziennikarską. Oni starają się wyeliminować dochód z reklam, a też nie chcą się uzależnić od dochodu ze sprzedaży. A co roku twierdzą, że to średnio działa i potrzebują jeszcze więcej środków, no ale Wikipedia też to robi, no to naturalne w takim modelu i trudno się dziwić. I ta reklama o tyle mi się podoba, że ona dokładnie pokazuje, jak media funkcjonują i jak mogą funkcjonować. To znaczy, a rzeczywiście jest tak, że gdyby pokazać jeden obrazek, to będziemy mieli taką wiedzę, a może ten człowiek, a nie wygląda zbyt optymistycznie i zbyt przyjaźnie, ucieka, że prawdopodobnie zrobił coś złego. A tutaj to wyrządzane zło jest jednoznaczne, no bo on dokonuje napaści, a dopiero szersza perspektywa pokazuje, że jest zupełnie inaczej. No i teraz mamy niestety do czynienia w świecie mediów z tym, że media dokonują różnej, opowiadają w różny sposób o tym samym wydarzeniu. I tak naprawdę zawsze tak się działo. Jak dzisiaj narzekamy na jakość mediów w Polsce, to ja polecam zobaczyć, co działo się w mediach w dwudziestoleciu międzywojennym,
gdzie media były, dzisiaj też trochę tak jest, ja będę o tym mówił, ale pełniły funkcję rzeczników PR-owych określonych stronnic, rzeczników prasowych określonych stronnic. Natomiast cała sztuka polega na tym, żeby do mediów mieć elementarne zaufanie jako do całości. To znaczy, żebym ja mógł obejrzeć fakty TVN, wiadomości TVP, serwis Polsatu, zobaczyć, o czym pisze Onet, o czym pisze Interia i na podstawie tego miksu medialnego wyrobić sobie jakąś uśrednioną opinię, żeby zobaczyć jakąś szerszą perspektywę. Natomiast, żeby to było możliwe, my musimy mieć elementarne zaufanie do mediów. A jak jest z tym zaufaniem, pokazał raport Edelmana, świeża rzecz, 2017 rok, ukazał się chwilę temu. Tradycyjne media cieszą się 57% zaufaniem. I jak ja zobaczyłem tą statystykę wczoraj, to pomyślałem sobie, nie jest źle. Ale tak naprawdę niemal co druga osoba nie ma zaufania do mediów. W związku z tym nie ma takiego miejsca, z którego może czerpać informacje o świecie, o tym, co się dzieje. I nieważne, czy to jest świat lokalny, czy to jest Kraków, jak w moim przypadku, czy to jest Warszawa, jak w przypadku kraju, bo jak coś się dzieje w Polsce, to znaczy, że dzieje się w Warszawie. To taki obraz czasami można wyczytać z mediów. Informacje o smogu w ogólnopolskich mediach pojawiły się masowo dopiero wtedy, kiedy to wy w Warszawie odczuliście to na własnej skórze. A do tego momentu było takie wrażenie, że smog to jest trochę jak krakowskie maczety, tylko tam i dodaje lokalnego kolorytu. Media online, czyli Onet online, czyli takie media, które funkcjonują tylko w internecie. Gazeta Wyborcza nie jest takim medium, mimo że ma dwa duże serwisy internetowe, to wyborcza.pl i gazeta.pl, cieszą się zaufaniem na poziomie 51%, a media społecznościowe 41% zaufaniem. Czyli ten internet, który miał być tak demokratyczny i który miał pozwolić na wielogłos w mediach, no i jeszcze tego marzenia o internecie nie zrealizowaliśmy. Natomiast to jest dzisiaj. Warto zobaczyć, jak wyglądają tendencje i media internetowe, czyli głównie portale informacyjne. Marcin to potwierdził, jak rozmawialiśmy przed aulą, że oni to obserwują po zainteresowaniu, które generuje w przypadku Marcina Interia. To zaufanie wzrasta. Ja mam taką tezę, że dzieje się tak dlatego, że bardzo często najlepsi dziennikarze z mediów tradycyjnych w pewnym momencie migrują do mediów internetowych, dlatego że media tradycyjne coraz częściej, i nie tylko w Polsce, rzeczywiście stają się rzecznikami prasowymi określonych światopoglądów, ale jakby tutaj nie dotarłem do żadnych badań, to jest tylko moja intuicja i obserwacja własna, chcę to podkreślić. No i myślę, że ta statystyka to jest trochę cios w świat marketingu, który twierdził, że media społecznościowe to będą te, którym najbardziej ufamy, dlatego że mówią do nas znajomi. Okazuje się, że jest trochę inaczej, że mamy do nich coraz mniejsze zaufanie. I współautor tego raportu i prezes Fundacji Edelman, Richard Edelman, stwierdził, że to zaufanie do mediów tradycyjnych, bo teraz przez chwilę będę mówił o mediach tradycyjnych, a potem wrócę do internetu, a że to zaufanie jest tak małe, dlatego że społeczeństwo traktuje media tradycyjne jako część elit, czyli tak naprawdę pierwszej, drugiej, może mniej trzeciej władzy, mniej sądowniczej. Chociaż w Polsce też mamy teraz taką sytuację, że trzecia władza została uwikłana w narrację polityczną. Tak? Sędziowie udzielają wywiadów, ale nie jako eksperci, tylko jako liderzy opinii. I czy to jest dobrze, czy to jest źle, jakby ja tego nie oceniam, nie jestem stroną, natomiast warto zauważyć, że to postrzeganie mediów w jakiś sposób jest uprawomocnione. Ja się zastanawiałem, czy naprawdę jest tak źle i czy to Polski też dotyczy, bo znam bardzo wielu dziennikarzy pracujących w mainstreamowych mediach i oni nie są częścią elit. Jak czasami rozmawiamy o tym, jak trudno jest zapłacić ratę kredytu, to ja wiem, że oni nie są częścią żadnej elity. Po prostu chcą wykonywać swoją pracę w warunkach, jakie mają. I czasami to prawda jest obarczona błędami. Ale z drugiej strony przeglądałem okładki z tego najbardziej gorącego okresu, czyli z okresu kampanii wyborczej. I mamy dwa tygodniki, które reprezentują dwie różne strony naszej światopoglądowej wojny. Ale w gruncie rzeczy pomyślałem, jak zobaczyłem te okładki, że gdyby zdjąć tytuły, to tak naprawdę mamy plakat wyborczy, a nie okładkę medium. I teraz nie chcę w niezręcznej sytuacji stawiać tych redakcji, bo i w Newsweeku, i w sieci pracują ludzie, którzy robią
dobrą robotę, czasami dobrą robotę dziennikarską, ale ogólna narracja jest taka, i czytelnicy mają prawo tak sądzić, że media dzisiaj są częścią elit, a elitom nie ufamy. I tak to niestety wygląda. Zaraz będę mówił też o tym, jakby, jakie to ma konsekwencje, że my mediom nie ufamy, dla nas wszystkich, i spróbuję dać na to receptę. Natomiast jeszcze jeden cytat, bo poprzedni był z Richarda Edelmana. Czy ktoś wie, kto mógł tak powiedzieć, że dzisiaj dla nas umierająca wiewiórka w naszym ogródku jest bardziej interesująca, bardziej ważna niż ludzie, którzy umierają w Afryce? Ktoś ma pomysł? Kto jest autorem? Kuba wie, bo mu powiedziałem. Blisko? Szef Facebooka. Szef Facebooka zapytany o algorytmy, które decydują o tym, jakie treści widzimy, on tak odpowiedział. I od jakiegoś czasu mamy do czynienia w mediach społecznościowych, w ogóle w internecie, który nie okazał się wybawieniem problemów mediów tradycyjnych, ze zjawiskiem bańki filtrów. No bo ja to spostrzegłem, to powtarzam za jednym mówcą TED, ale dostrzegłem to zjawisko też u siebie. Czyli ja mam takie dość, mój światopogląd jest gdzieś na pograniczu poglądów konserwatywnych i liberalnych. Nie jestem tutaj kompletnie nijaki. Natomiast tak się wydarzyło w ostatnim czasie, że częściej klikałem na Facebooku w linki, które udostępniali moi znajomi o bardziej liberalnym światopoglądzie. Czyli to była Kultura Liberalna, to była Gazeta Wyborcza, to te media. Natomiast mam też wielu znajomych, których zdanie jest dla mnie ważne, którzy jakby częściej polecają te treści z drugiej strony, i zauważyłem, że te treści przestają mi się wyświetlać. Czy algorytm działa w ten sposób, że jeśli ja opowiadam się po jakiejś stronie, klikam w to, co jest dla mnie atrakcyjne, no to Facebook wyświetla mi później te wyniki. I to jest bardzo niebezpieczne, nie tylko kiedy mówimy o kwestiach światopoglądowych, którym ja się teraz podzieliłem, ale każdy w naszej głowie nosi coś, co psychologowie nazwali regułą Polianny, czyli że my w pierwszej kolejności, mimo deklaracji, wybieramy to, co jest dla nas przyjemniejsze. I potwierdzają to też wydawcy portali internetowych, że na poziomie deklaracji wszyscy mówią, chcemy ambitne treści, ale w praktyce klikają w pupę Kardashianek i jakby w tort z Dorotą Robczewską. Netflix ma ciekawą obserwację, bo zobaczył, że ludzie dodają do kolejki ambitne produkcje, ale ich nie oglądają, a za to oglądają te seriale, które są łatwe w odbiorze. No i trudno się dziwić, no jakby na poziomie deklaracji wszyscy chcemy co wieczór oglądać Davida Lyncha, ale w praktyce włączamy coś, co pozwoli nam jakby przejść z pracy w taką rutynę, w rutynę wieczoru. I nie ma w tym nic złego. Znaczy źle, jeśli później internet podsuwa nam na podstawie tych naszych takich preferencji tylko te łatwe i przyjemne treści, bo dostajemy obraz świata inny niż on jest naprawdę. I kolejną rzecz, którą mamy w głowie, i ona jest naturalna, to jest nasz mechanizm psychologiczny, to reguła potwierdzenia, czyli że dużo częściej wybieramy te treści i tą narrację, która zgadza się z takim naszym pierwotnym światopoglądem. Dużo łatwiej nam się w tym odnaleźć, no bo jeśli na przykład ja uważam, że konflikt na Ukrainie, czy to, teraz to nie jest deklaracja mojego zdania, próbuję wykreować jakiś przykład, że konflikt na Ukrainie to nie jest konflikt, w który jest zaangażowana Rosja, a dostaję reportaż, który mi to pokazuje, albo nie pokazuje wprost, ale budzi wątpliwość, no to ja mam dysonans poznawczy, bo dostaję jakąś informację sprzeczną z moim światopoglądem i potrzebuję chwili, żeby ten efekt przestał działać, ale w rezultacie, żeby moja wiedza i mój światopogląd się rozwijał i był bliżej prawdy. I teraz, gdybyśmy porównali to, co robią media społecznościowe, też Google, spróbujcie sobie wpisać swoje nazwisko, kiedy jesteście zalogowani w usługach Google'a i w trybie incognito, dostaniecie zupełnie inny wynik.
a chcecie uzyskać informacje na ten sam temat. A gdyby to, że my sięgamy po treści łatwe i po treści, z którymi się tak emotywnie zgadzamy, a czasami sięgamy po treści, które mogą nas rozwinąć, chociaż budzą w nas pewien niepokój, sięgamy po artykuły ambitne i mniej ambitne, to jest ok i to jest zdrowe. Natomiast algorytmy działają tak, że serwują nam taką dietę informacyjną. Dostajemy tylko to, co jest przyjemne, ale w dłuższej perspektywie czasu jest dla nas po prostu szkodliwe. Mówiłem o tym, jest jakby trudno też ufać internetowi jako takiemu, kiedy nie korzystamy z niego świadomie. Ja też myślę, że stąd to niskie zaufanie do sieci, do treści tam. Ale co się dzieje, kiedy my mediom nie ufamy? No jeśli nie ufamy, to nie mamy wiedzy, bo skąd ją czerpać? Jakby trudno znaleźć aktualną wiedzę o wydarzeniach ze świata w encyklopedii czy na uniwersytecie. Jakby tylko media są źródłem tych informacji. A kiedy nie mamy wiedzy, to nie rozumiemy świata i nie rozumiemy drugiego człowieka. A kiedy nie rozumiemy drugiego człowieka, zaczynamy się bać. A kiedy zaczynamy się bać, to bardzo łatwo oddać nam swoje życie w ręce tych ludzi, którzy chcą nam dać bezpieczeństwo prostymi receptami, tak? Nie rozumiemy tego, co dzieje się, Kuba pewnie będzie mówił o tym więcej, co dzieje się w Syrii, czy jakby w tą sytuację międzynarodową, gdzie przybywa do nas określona liczba ludzi i pojawia się polityk, który mówi, mam na to sposób, zbudujemy wielki mur i do widzenia. Nasz strach na chwilę jest zaspokojony, mimo że tak naprawdę nie mamy rzetelnej wiedzy na temat tej sytuacji, która się dzieje. Może on ma rację, może nie, ale ja nie wiem, jak to sprawdzić. Kiedy zakończyły się walki w Aleppo, ja widziałem dwie narracje. Znaczy, pierwsza taka, że tam dokonuje się rzeź na cywilach, a druga taka, że cywile tą stronę, która wygrała, witają oklaskami i brawami. I w momencie, w którym to się działo, tam nie było żadnego korespondenta na miejscu, który mógłby to przedstawić. Jakby wszystkie informacje to były informacje od ludzi, którzy tam byli, od tych przypadkowych reporterów, ale też ja mam takie doświadczenie, że często ci ludzie, którzy są przypadkowymi reporterami i wrzucają jakieś filmy czy tweety, nie siedzą w Aleppo, tylko na przykład w Niemczech albo w Rosji. Więc jakby to trudno też czemu ufać w 100%. No i co z tym można zrobić? Ja nie wiem, jak zmienić świat i naprawić całą tą sytuację. Ja też nie zajmuję się reportażem poza Polską, zajmuję się sprawami społecznymi tutaj. Ile mam jeszcze czasu? Jeszcze minutkę. Nie, to jeszcze trzy. Jeszcze trzy. Więc pomyślałem, że dobrze będzie z tych rzeczy, które oferują stare i nowe media, wybrać to, co najlepsze. Stare media to tradycja i warsztat i pewien etos pracy. No, 200 lat funkcjonują, mieli czas, żeby to wypracować. A nowy internet to przede wszystkim niski koszt dotarcia i łatwość dystrybucji. Każdy, kto ma telefon, może być nadawcą, ale też nowe modele biznesowe. Model, w którym funkcjonuje mój blog, to model mecenatu. Żeby skrócić, to nie będę opowiadał o nim dłużej. I stwierdziłem, że to taką formą, która idealnie może te rzeczy połączyć, a to reportaż. A dlatego, że reportaż jest trudny, ale atrakcyjny, dlatego, że my lubimy czytać historie innych ludzi. Inni ludzie nas interesują. A reporter nie może oceniać i nie może się gorszyć. To jest tak, jak mówiłem o tym etosie starych mediów, to jest złota zasada w reportażu. I nieważne, czy opisuje zbrodnię wojenną, czy opisuje samobójstwo na Podkarpaciu, to był mój ostatni reportaż, swoje oceny zostawiam na boku. I kiedy publicystyka, to tym się też różni od takich form dziennikarskich jak reportaż, mówi, jesteś głupi, to reportaż pyta, co sprawiło, że do tego doszedłeś. I celem reportażu w samym sobie jest to, żeby jeden człowiek zrozumiał drugiego człowieka. A więc jeśli mamy efektem braku zaufania do mediów jest to, że nie rozumiemy, co się dzieje, to reportaż ma do tego przybliżyć, ale nie przez narrację, ja ci powiem, jak masz zrozumieć, tylko ja ci powiem historię, a ty sam wyciągnij wnioski. Ale to, co dla mnie jest najbardziej atrakcyjne, to, że reportaż jest odporny na cenzurę. Był w PRL-u w Polsce, wtedy się bardzo rozwinął i teraz jest odporny na tą cenzurę algorytmów, no właśnie przez to, że jest atrakcyjny. Jednak ludzie chcą go czytać. A potem dzieje się magia, bo na przykład Małgorzata Szejnert, chcąc pisać o Polsce w socjalizmie i o człowieku w ogóle, potrafiła napisać taki fragment. Nasza kierowniczka na przykład jest osobą dużą, postawną, a urzęduje w kantorku 1,5 metra na 3, razem z dwiema pracownicami. Z początku było jej duszno, a teraz dobrze. Śmiesznie, nie? To jest reportaż o kobiecie, która pracowała w zakładzie pracy, w jakimś bardzo dużym, już nie pamiętam nazwy, i zarządzała kuchnią, tam wydawaniem posiłków.
Ale to wcale nie jest zdanie o tej kobiecie, nie? O, to jest zdanie o tym, że jak jest źle, to możemy się do tego przyzwyczaić. I to jest jedna z wielu konsekwencji socjalizmu, z którą się borykamy teraz, nie? Chujowo, ale stabilnie. No i czy to działa? I to jest mój projekt reporterski. Już nie będę o nim długo opowiadał. Może dobrze się stało, że nie będę mówił dużo o sobie. W każdym razie badanie American Press Institute z 2015 roku pokazało, że internet nie jest głupi i że jeśli dobrze jest przygotowany, pogłębiony materiał, to wszystkie wskaźniki idą w górę. Jeśli on jest uzupełniony o wideo i o zdjęcia, jest tam Agnieszka, która pomaga mi w tej wersji foto, jakby ja zdjęć nie robię, czy robię, ale lepiej ich nie pokazywać, no to działa. I chciałem wam opowiedzieć o tym ostatnim reportażu, ale może będzie czas na panelu o takich... Czyli mamy chwilę więcej. Okej. Okay. Kuba mówi, może nie. To bardzo krótko. O warsztacie powstania 5 minut. Super. A czy państwo są tym zainteresowani? Bo ja mogę przeskoczyć. Dobrze. To trudno uzyskać w takim kontekście inną odpowiedź. Niezręcznie byłoby facetowi powiedzieć zejdź. 5 minut. Małgorzata Szejner, którą przed chwilą cytowałem, i widzicie, ja pracuję w internecie, ale garściami czerpię od świata mediów, którego już nie ma, no bo to jest reportaż lata 70., 80., 90. Już dzisiaj Małgorzata Szejner pisze książki, a nie reportaże do gazet. A taka zmiana nastąpiła, że reportaż musi być o czymś i o czymś jeszcze. Ja chciałem napisać tekst o człowieku, który samotnie wychowuje dzieci. No ale okazało się, że ten reportaż może być o sytuacji na Podkarpaciu i co z ludźmi się dzieje, jak tracą pracę, o tym, jak z perspektywy Warszawy, siódmego piętra przy rondzie ONZ, bo tam bywam czasami, wygląda Podkarpacie. Zaraz opowiem o szczegółach. Więc ten reportaż może być o czymś więcej niż o jednym człowieku. Natomiast kiedy pojechałem tam na miejsce, to okazało się, że mój bohater, o którym wiedziałem tylko kilka zdań, pojechałem zweryfikować, czy to jest fajny temat, czy nie. No okazało się, że on rzeczywiście stracił żonę, ale ta żona popełniła samobójstwo. On pół roku później spotkał nową kobietę, z którą półtora roku później wziął ślub. I ta kobieta, z którą wziął ślub, jest 16 lat młodsza, a sąsiedzi mówią, że on zabił swoją żonę po to, żeby związać się z tą nową. Bardzo trudno się nie gorszyć i nie oceniać, ale z tyłu głowy miałem to, że nie mogę, że mogę być tylko ciekawy i w rezultacie spotkań z nimi, a też reportaż, mam taką zasadę, że muszę się spotkać z nimi co najmniej 3 razy, na pewno więcej niż raz, no pokazał mi, że jest inaczej, weryfikowanie informacji, na przykład rozmowa z jego sąsiadami, rozmowa z dalszymi znajomymi, jakby próba weryfikowania informacji, o których on mi mówił. Ona padła taka informacja, że w wyniku upadku jednego z zakładów pracy 4 osoby popełniły samobójstwo. No i rzeczywiście tak było. 2 osoby popełniły samobójstwo, 2 zmarły w tym samym roku, ale jakby 4 pracownice zakładu koronki w starej wsi trafiły na cmentarz, kiedy ten zakład upadł, a one straciły pracę, bo na Podkarpaciu, i o tym tak naprawdę jest ten reportaż, mam nadzieję, jest taki etos pracy do krwi. Znaczy to praca określa wartość człowieka. Jeśli człowiek nie pracuje, to nie ma po co żyć. I oni o tym mówią wprost. Najlepiej, żeby to była praca fizyczna. Ale z perspektywy Warszawy zamknięcie tego zakładu pracy i 4 innych tej samej wielkości w tym samym czasie, to w stopie bezrobocia była różnica na poziomie 0,2%, czyli niedużo, tak? Jakby błąd w statystyce. Z perspektywy człowieka 1:1, no to wielki życiowy dramat. I pierwsze spotkanie to poznanie historii, drugie i trzecie to różnego rodzaju weryfikacje, ale też uzupełnianie materiału o szczegóły. W reportażu bardzo ważna jest forma i strasznie lubię to porównanie, że tekst, czy w ogóle każda produkcja też w internecie to może być albo Gaba Kulka, albo Zenon Martyniuk. No ja wolę być Gabą Kulką, więc na ile potrafię, próbuję warsztatowo pisać dobrze. I mamy w Polsce dobre tradycje reportażu literackiego. Z Kubą mamy ciągle utarcia, bo Kuba często mi potrafi powiedzieć, no pięknie to jest napisane, ale nie wiem o czym. Więc trzeba zbalansować formę z informacją, ale podam wam taki przykład, skoro mam te jeszcze 2 minuty pewnie.
minutę, że jak pisałem reportaż o ojcach, którzy jeżdżą na wózkach, to był tekst, który otwierał ten cykl, a to mama jednego z bohaterów przez kilka miesięcy nie chciała kupić wózka na stałe, ciągle coś pożyczała. No i ja mógłbym informacyjnie napisać, że jakby próbowałem dotrzeć, dlaczego tak się stało, zobaczyć zdjęcia tych wózków. Ona na początku mówiła, że tam były niewygodne, nie pasowało, ale tak jakby rozmawiamy. No i mógłbym pisać, tak? Kupiła jeden wózek, ale tam Krzyśka drapał w plecy. Kupiła drugi wózek, ale miał złe kółko. A dwa miesiące później kupiła trzeci wózek, ale go wypożyczyła trzeci wózek, ale go oddała, bo nie podobał im się kolor. A natomiast trochę się nad tym pomęczyłem i całe te 6 miesięcy zamknąłem w zdaniu, przez pół roku odwlekała zakup wózka, bo wózek oznaczał zgodę na brak nadziei. W niej było coś takiego, że jak już kupi ten wózek, to się podda i to znaczy, że syn nigdy nie wstanie. On do tej pory jakby jeździ na wózku, ale sobie to bardzo chwali. Jest autoryzacja i to jest coś, z czym świat dziennikarski się zmaga. Ja na szczęście zajmuję się reportażem interwencyjnym, więc autoryzację traktuję jako kolejne spotkanie, które mi uzupełnia tekst. I wiem, że to jest reporterski grzech, ale zawsze autoryzuję cały tekst. Tylko nie dzieje się to tak, że wysyłam tekst i ktoś sobie może poprawić jak chce, bo to jest mój tekst, on musi mieć wartość i to czytelnik jest najważniejszy na koniec dnia. Ale siedzimy albo rozmawiamy przez telefon i zdanie po zdaniu, akapit po akapicie ten tekst czytamy. Jeśli ktoś chce coś wyrzucić, to ok, ale porozmawiajmy o tym i ja muszę znać powód. Jeśli to jest na przykład tylko wstyd albo chcę coś ukryć, to nie jest wystarczający powód. Jeśli jest coś istotnego w tym, no to w porządku, ale potargujmy się, dajcie mi coś w zamian. I zwykle po takiej autoryzacji tekst jest lepszy niż przed. I ostatnia rzecz, a to, że treść potrzebuje marketingu i z tym moi koledzy z mediów redakcyjnych się nie zgadzają. To znaczy, no dzisiaj świat wygląda tak, że ja muszę być marką osobistą, a muszę być na takim spotkaniu jak to, pokazać się na jednej, czy drugiej, czy trzeciej konferencji. Muszę zainwestować, moi partnerzy i mecenaci w to inwestują, w reklamę na Facebooku, żeby w tym gąszczu informacji, ja to traktuję, wiadomo, że to łechcze ego i sprawia przyjemność, ale traktuję to jako część swojej pracy. Czyli im więcej osób dowie się, że ja tworzę różne materiały, tym więcej osób będzie mogło się z nimi zapoznać, a w rezultacie ludzie, o których piszę, dostaną głos, na który zasługują. I reportaż, który do tej pory miał największy wynik, w sumie w mediach społecznościowych przekroczył dotarcie 500 000, a film, który temu towarzyszył, został 89 tysięcy razy otworzony, a wyświetleń na blogu miał ponad 100 tysięcy. Wyświetleń tam unikalnych użytkowników było mniej. No ale Newsweek ma sprzedaż na poziomie 100 tysięcy, a ja nie jestem dużą redakcją, jestem sam. Stare media to doceniają, to już nie będę się masturbował różnymi nagrodami. I kończąc, fajnie, że ja mogę przyjść na takie spotkanie jak to i powiedzieć wam, mam pewne idee i robię super rzeczy, a jeszcze znajdują się ludzie, którzy pomagają mi to finansować, jest ekstra. Tylko, że w tej naszej blogosferze ludzi, którzy mają już pewien warsztat umiejętności, a przede wszystkim mi się chce, no jest określona ilość. Jakby taki suchar wymyśliłem, ilu blogerów, reporterów zmieści się w maluchu? Wszyscy. I jak rozmawiałem z Marcinem i z Kubą przed tym, to coś jest na rzeczy. A największym problemem, wiecie, no, z Kubą tak rozmawialiśmy, że jakby blogosfera dojrzewa, ale cały czas jest jakiś szklany sufit, którego nie możemy rozbić, jest kilka rodzynków, można by się cieszyć, że jesteśmy pierwsi, coś odkrywamy, robimy coś technologicznego i w ogóle wow. Natomiast nie to jest najważniejsze, jeśli chcemy zmienić media. Najważniejsi są ci, którzy pojawią się po nas. A dlaczego to 3-minutowy film? Ja już nie będę się potem odzywał.